Witam na stole. Kontynuujemy bitwę o Wake. Pierwsza misja została sukcesem, czyli zniszczenie. Zakończyła się sukcesem, czyli zniszczeniem baterii AA przeciwlotniczej. No i teraz wybrałem jakiś assembly area, czyli różnego rodzaju sprzęt zebrany gdzieś na wyspie jest. To jest numer 7. Czyli to jest tutaj na rogu tej wyspy. Tak, oj, momencik. O, tutaj widać. No i tu jak widzimy jest sporo pilotów do wybrania, bo aż 5 może lecieć. Ale zanim do tego dojdzie, to jest... trzeba zdeterminować site i... site. Dokładnie site trzeba znaleźć. No i zgodnie z tutaj z kartą trzeba tak... site w środku są 2. I po jednym jest naokoło. No to idziemy od środka. Piechota, czyli jest tak, karabiny ciężkie, piechota. No i ten opportunity site, jako jest dodatkowy. I naokoło po jednym site, czyli idziemy od tego. Piechota. Znowu piechota. Ciężkie karabiny. I 40 mm działko. To lepiej z tego nie atakować. Bonusy strzela na high i na low. Okej, no to są sajty. Pilotów muszę przydzielić, no to muszę się tu zastanowić. Okej, no to piloci są wybrani, uzbrojeni. Ichikawa leci na zerze z drop trunkiem, czyli minus 1 stres. I Isozaki tak samo, minus 1 stres. Ja rozumiem, że działa to, że później mogą zrzucać sobie tego drop tanka. I on jakby dalej działa, tylko nie będzie mieli kary do ataku. No nie wiem, tak to rozegram. A tak to się odbywało raczej. Mam nadzieję, że dobrze wiem, że zaraz miały zrzucany ten drop tank. Dobra, jest jeszcze i wszystkie 3 Kate u mnie lecą. Czyli Kondo, Fuchida i Yamada na torpedowych bombowcach, ale mają wybrany oczywiście zestaw bombek 250 kg tych najlepszych, dla niego 2500, bo już się skończyły 250, czyli tych 5 pilotów leci, od razu stres dałem, rozłożyłem i Samurai Spirit dla gościa i Situation Awareness, który się odświeża po misji, to też trochę przekoksowane jest, mi się wydaje. To teraz uzbrojone, no to teraz event bierzemy, górny. I co tu jest? Zapłać 2 punkty SO. Lub przeprowadź 2 random ataki. Dobra, zapłacę, bo mam dużo tych 5 punktów operacyjnych mi zostało. Czyli użyję 2, czyli 3 remaining. Dobra, to nie będę atakował sajty, że mnie zaatakowały. Negatywny event to rzadko się zdarza w tej grze. Tak mi się wydaje do tej pory. Samolotem położyć się. Jak podchodzimy do tego? Bo tu nie można zmniejszać wysokości. Tak, a na pewno ten as, on jest bombardierem, może atakować z góry. Będziemy przelatywać chyba w tej wschodniej części. I on na high.
Ichikawa i Iwasaki zostaną na haj też, bo są myśliwcami, więc będą osłaniać z góry. A Kondo i Yamada będą lecieli niestety z low, bo co? No, muszą rzucić te bombki swoje, inaczej nie dadzą rady. To tylko muszą przez Riflemanów przylecieć. Mam nadzieję, że ich tam nie mocno nie zestresują. No to teraz bandyci. No, jeszcze może być sporo bandytów. Teraz tak, w środku są po dwóch bandytów, czy dwa żetony, a na koło po jednym. Więc pierwszy jest no bandit i jest jeden wildcard. Proszę. Zostałem. I na koło po jednym jest, do góry lecę. No bandit po prawej stronie jest drugi wildcard. Południa. No bandit i trzeci wildcard. No, czyli Amerykanie się bronią. Czyli jest setupik zrobiony. Teraz adjustment. Jeden side mogę odrzucić losowy. Side, czyli nie bandyta, czyli będę rzucał zaczynając od środka i tak ze zgodnie z wskazówek zegara o północy, czyli to jest jakby 1-2. No tego raczej chyba nie odrzucam, chociaż też 1-2-3-4. No zrobił wypi, nie, dobra, tego nie rzucam, raz, dwa, trzy, do tego Riflemana odrzucę. I tak to nic mi nie dało. No i dobra. Dalej. Teraz event kolejny nad celem środkowym. Co tu jest? Jeden operation point za każdy site i bandyty zniszczone. No to można to sobie SO pointy kupić. To zostawię sobie tu na boku. No i tura pierwsza. No to jedziemy. As pilotów nie mamy. Side bandyci atakują, też nie mają w co. Slow pilots atakują, nie mają w co. Samoloty się ruszają. No to ten zestawik leci tu. Ten zestawik leci tu. Bandyci się ruszają. Czyli tak, ten łajkat komuś chodzi na kogoś. Teraz rzucę po kolei. Jedyneczka, czyli na bombowego Yamadę się złapał. Ten przylatuje. Tylko dolatuje. Okej. Okay. I to jest druga tura. No i jedziemy dalej. Fast piloty. Mam dwóch fast pilotów. Mogę mieć. Ichikawa i Yamada. No to Isozaki. Yamada. Isozaki zaatakuje tego bombowca, tego Waikata. Normalnie jeszcze jako atak. Zwykły. Bo spenduje ten Situational Awareness, jest fast pilotem. No i on ma plus 2 ata. Czyli tak, rzut kostką. Szósteczka. Czyli 6, 7, 8. No i jeszcze jest minus 2 za Waikata, czyli 9, 10. Pozycji nie ma, czyli jest zniszczony. Czyli jest jeden punkt będzie. I Sozaki zapisuje mu kolejny zniszczenie. To już będzie jego drugie w tej kampanii, trafienie.
A tylko dzięki temu Situation Awareness on tak działa. Dobrze. I drugi pilot atakuje. To jest Ichikawa, bo to było. Isozaki atakował, a teraz Ichikawa atakuje tego Waikata. Na plus 3 aż. No, 8, no to jest strącony. Bez modyfikatorów nawet. Padają Waikaty. Jak muchy, póki mam dobrych pilotów, później będzie trudny. Ichikawa to jest jego też drugie trafienie. Zabieram sobie. I też spędował on ten Situation Awareness oczywiście. Dobra, jedziemy dalej. Teraz Sajty. No to tylko Rifermeni zostały. Więc wybieram, kogo być atakowały. Czyli może tylko zaatakować tego albo tego. 10, czyli 1, 2, czyli tego. Kondo. No to niech atakuje. O kurczę, 9. To jest minor damage. Czyli Kondo. Dostaje tak i dostaje stres dodatkowy. Jeszcze jeden taki. Nie, to będzie trudniej się naprawiało go. Czyli postrzelali mu troszeczkę skrzydła. Dobra. Teraz slow piloty. Czy zużywać na to bombkę? Nie, nie zużywam. Może te, na te heavy machine guny zużyję. Czyli slow piloci nie atakują. A dlaczego? Nie mogę z działek spróbować to zniszczyć przecież. Czasem na 9 trafiam. ATG mają plus 2. No to kondo najpierw. Nie da rady. Fuchida jest plus 3. Nie da rady. Yamada ma plus 2. To jest 9. Rozumiem, że gunsy działają jak ATG. Więc by trafił. No tak. Kondo. To był Yamada. Dobra, Kondo Yamada. Ja czego trzy razy rzucałem? A za Fuchida niepotrzebnie. Musi na wysoki. To nie może działek pewnie walić. Ale tamten trafił, dobra. Więc jest ok. Samoloty się ruszają. Bandyta się komuś chodzi na, że tak powiem, neutralną. Zaraz zobaczymy, kogo zaatakuje. Jedynka znowu próbuje bombowca dorwać. No ale teraz już nie mam sytuacji na awareness. Dobra, trzecia tura. Sajty i bandycie atakują. Najpierw weźmy sajty. Znaczy tak, to najpierw as piloci i Fuchida używa swojego Situation Awarenessa, żeby być fast pilotem i on zrzuca dwie bombki tu, jedną w ten heavy machine i jedną w opportunity side. I on ma na tak, nas jest na plus 3, ale jest minus 1 za small target. Nie, small to są do bonusów. Jest za soft target jest bonus i small jest tak, czyli ten bonus z bomby się jakby niweluje. Czyli na plus 3 wali. 9 trafia, czyli od 6 zwyż. To może inaczej zrobić. 3 idą tu, 1 w heavy machine gun. Najpierw walimy w te 3.
5 i 1 to są obydwa pudła. A Fuchida ma Samurai Spirit. To użyję. Aha, dobra, to użyję jednej bombki, żeby była dziesiątka, żeby trafiło. Poszedł agresywnie. Czyli jeden damage jest zrobiony. Z trzech. Te bombki nie trafiły. I jeszcze ten Heavy Machine Gun. Na plus 1, na plus 3 i plus. Nie, bo nie wiem, na plus 3 tylko, no. 4. 7 nie trafiło. Dobra, i to jest koniec Fuchidy. Tylko Fas. I teraz Sight atakują. Sighty, czyli tak. Riflemeni, Sighty i bandyci, tak. Tak, najpierw Riflemen, nikogo będą atakować. Tylko na Romugą, czyli raz, dwa. Czyli Kondo. Kondo uników nie robi, Riflemen strzelają. No niech to 9. Drugi taki znacznik. I stresu 2 ma. To będzie długo naprawiany chłopak. Teraz Heavy Machine Gun może atakować tylko też na low, czyli jednego z tych dwóch. Jedynka Yamada. No i Yamada zrobi unik. Czyli bierzmy sobie stres, żeby rzucał dwoma kostkami mistrzu. Cholera, to przerzucę, bo nie wiem co to było, bo raczej dyszka. Dobra, to zostawię. Dyszkę dwójkę, to wybieram dwójkę oczywiście. Czyli pudło. No i teraz Wildcat. Wildcat będzie robił teraz tą swoje manewry. A to już muszę przeczytać chwilę. Będzie dogfight, czyli zgodnie z tą tabeleczką zaraz polecimy. To będzie Yamada, dobra. Okej, okay, no to już wszystko jasne. Teraz tak, czyli Wildcat wchodzi w dogfighta z Yamadą. Yamada, tak, daje tu najpierw wrogi manewr, czyli rzut kostką plus enemy ata, czyli ich ata, rozumiem. A może mój ata? No nie wiem, już są wątpliwości. Nie, czyli tu jest jak jest napisane enemy, to jest enemy, tutaj nie ma problemu, to jest zawsze enemy, czyli on rzuca kostką minus 1, ten ma, o kurczę, myślę, że wszystkie mają minus 2, ten jest jakiś lepszy, tak, czyli rzut kostką 6 minus 1 to jest 5, czyli będzie robił 5, czyli będzie robił jojo. I teraz będzie, czy się udał ten manewr jojo Wildcatowi. Czyli on rzuca kostką plus enemy ata, czyli minus 1, minus friendly ata. Czyli plus 1, bo ja mam 1. Więc to jest 0 i minus friendly MN. A ja mam minus 1, czyli plus 1. Czyli plus 1 do rzutu ma. O kurczę, 9 plus. Czyli udał mu się manewr, czyli ma dwie pozycje, mogę zmienić, czyli raz, dwa, czyli wchodzi mi na ogon. Jeszcze ma dwa ataku. Da jeden do ataku, czyli plus 3 do ataku i plus 4 za ogon. O kurczę. Stawiam ich tu na polu. Czyli Wildcat mi się dobiera do dupki. I plus ma 4 do ataku. I teraz jest atak. Dobra, to ja robię manewr Evade'a, żeby zrobić to dwoma kostkami. Czyli biorę sobie jeden żeton i on
Mogę ja to zrobić i wejdę. A, na pewno wracam tych riflemanów, bo oni nie mogą być atakowani, bo to tylko defensive fire, bo fire mam ata, więc włos w nawiasach, więc mogę być tylko atakować nim, jak ja jestem engage'owany w walce, jako defensive fire. To jest pierwsza korekta. Tak, i mogę użyć tego evasion, czyli będzie z atakowym dwoma kostkami i teraz tak, bonusy jego. Plus 4. Minus 1 za jego atak, czyli to jest plus 3. Friendly ata, minus friendly ata. Minus 1, czyli to jest plus 4 znowu. Robust 0, czyli plus 4. Positioning już policzyłem. No i tak, plus 4 rzuca. No, będzie ciężko przeżyć. Dwie dziewiątki. No i Yamada kończy na wyspie rozbity lub w morzu. Zniszczony samolot. I czterech bombek nie ma. Bo Yamada miał cztery bombki. I Waikatowi się udało zniszczyć Yamada, czyli pierwsza strata w grze i w naszym dywizjonie. Wykreślamy Yamadę. I Yamada jako pilot średni kończy swoją karierę. Będzie można uzupełnienia tam zakupić. Ale zostały mi 3 punkty, ale jeszcze coś tu zdobędę jeszcze. Dobra, Yamada został załatwiony. Czyli za tą misję tylko jeden expa, jeżeli zdobędę, jeżeli w ogóle zdobędę to. Dobra, czyli pierwsze komplikacje. Piękny rzut, dwie dziewiąteczki. To society bandyty zaatakowały, slow piloty atakują. No to tak, to moje... Ichikawa dopada Waikata. To jest na razie standardowy atak. W sensie nie pozycjonuje go tak, czyli nie ma żadnej przewagi. A ta 3 plus 3 plus 3 po prostu. No i dyszka. I ciekawa zniszczył Waikata, który strącił mojego gościa. Czyli to jest ciekawa ma trzecie trafienie. Teraz tak, Isozaki jest na wysokim, więc nie może nic atakować. Teraz jeszcze ci dwaj mistrzowie. Fuchida nic nie zrobił, bo już bombki zrzucił. Ale jeszcze Kondo został i on ma dwie bombki. Na minus jeden trafia. Ale on ma plus 2, czy na plus 1 trafia. Na plus 1 tymi dwoma bombkami trafia. Potrzebuje dwóch obrażeń. Na plus 1, 8 i 6. No to niestety jedna trafiła za 1. Czyli to jest 2. I to jest koniec. Nic z tym nie zrobię. Czyli cel będzie nie zniszczony, no. No niestety. Samoloty mogą się ruszać. To ja uciekam wszystkimi tutaj na północ. Żeby nikt nie ostrzelił mnie. Bandytów już nie ma. Która czwarta i to jest ostatnia, no to kończę tą jakby kampanię. Więc Assembly Area nie została zniszczona. Czyli też nie mogę Intela przesuwać. Tak było na karcie.
jeżeli nie zniszczy tego site'u. Opportunity site też nie został zniszczony. I to wszystko też nie zostało zniszczone. No ale plus jest taki, że zarobiłem... aha, jeszcze zanim to... Jeszcze Outbound kartę, evencik. Następne miejsce plus jeden dodatek, zostawiam z tej karty. I z tej karty mam jeszcze 3 operacyjne punkty za zniszczenie 3 wildcatów. Czyli tylko to zarobiłem 3 punkty operacyjne, czyli briefing jest taki, że to była misja numer 7. Nikt nie dostał punktów doświadczenia. Jedynie co to zyskałem 3 punkty, czyli będę miał 6. Do następnej misji Victory Point 0 zdobyłem i to tylko mogę dać jeszcze coolnessa. Czyli Ichikawa i Sozaki nie dostają nic, bo mają drop tanki, ale był jeden stres za polecenie. Ichikawa ma nadal 1, i Sozaki ma 2, Kondo ma 2. I Fuchida ma, moment, to nie ma 2, tylko Coolness 1, tak, to ma 2. Fuchida będzie miał 4. Moment, ja dowie już misję. No i spalimy sakę i trochę polepszymy. Będzie czego jeszcze naprawiać mocno. Okej. No dobra, czyli to jest zrobiona misja. I jeszcze trzeba sekundary szybko zrobić, czyli to odrzucam też. Piloci wracają, oni wszyscy zaznaczy mi, że potrzeba im maintenance'u, czyli załogi muszą naprawcze się postarać. I teraz lecimy z sekundary misją na drugi zespół. Zaraz przygotuję i widzimy się podobnie. No dobra, porządki zrobione, to teraz trzeba wylosować znowu bandytów. Nie bandytów, tylko sajty, po 2 z każdej strony. Będzie dużo tego losowania, ale nie będzie bandytów. W środku piechota tylko, bo w końcu piechota atakuje. Na północy jest piechota i karabiny maszynowe, na wschodzie 40 mm działko niebezpieczne i piechota, która je obsługuje. Na południu znowu 40 mm działko i 90 mm działko. To strzela na jedno pole naokoło. No i jeszcze tu trzeba je spróbować zbombardować. To jest 400 mm działko i heavy machine gun. No można by spróbować go zbombardować, zanim mi zrobi krzywdę, bo no co turę będzie atakowało mnie. Mam nurkujący samolot, mógłby zanurkować i zrzucić bombę na niego. Może nawet nie wszystkie, tylko jedną. Dwie dlatego. No taki plan jest ok. Teraz pokażę pilotów i jedzie tak. Sawada, Kobayashi, Morita. Sawada jest 4 bombki małe. Dwie bombki małe, jedna 500, dwie bombki, taki sam zestawik. Tylko tu jest Morita na nurkującym Valentine'ie i 2 Nele. Teraz jeszcze muszę dać stres na nich, żebym wiedział ile jest. Ok, no to sajty są wystawione. Piloci gotowi. Tu masz Sawada 4 i Kobayashi 3 stresa, więc
Są tu. Oni mogą level bombardować, ale mają na minus 2 trafienia, nie? To niech lecą na low, niestety. A na high poleci nas Murita, który przeprowadzi atak. Może inaczej. Oni. To niech sobie polecą. To od północy. Te średnie bombowce. Tak, a ten poleci tu, żeby zniszczyć te działko. Taki plan jest chytry. No dobra, to evencik jest teraz. Co evencik mówi? Save this get to reroll any die roll. Dobra, lucky break, czyli mam już dwie karty. Mam plus jedną do ataku i jedną przerzutkę. Teraz. Minus jeden za site mam za mój wywiad, więc wybieram site. Wybiorę, która strefa od tej strefy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, północny i parzyste, nieparzyste, parzyste. Nieparzyste, parzyste, niestety piechota, tylko spadam. No i dalej, co jedziemy? Bandytów nie ma, więc teraz evencik nad celem. I co to jest surprise? Płaci jeden stres tu, a dwa to juru. Aha, kiedy robię manewry dwa. In my sight albo out of the sun. Nie, nie robię żadnych takich zasadzek. Nie płacę. Co dalej? I jedynka. Na pierwsza tura, no jedziemy. Fast pilotów nie mam. Side bandyci, no to side atakuje ten Moritę. To działko 90 mm. Morita robi uniki, żeby go nie trafiło. Bierze jeden stres. Działko rzuca dwoma kostkami. 6 i 1, więc wybieram 1, pudło, super. Przerzutkę sobie zostawiam. Slow piloci nie mają co atakować. Rusza się. Ruszają się samoloty. Tak. Bandyci się nie ruszają. Druga tura. To jest jedno mnie tury. Będziemy nad tym celem. Dobra, fast piloci nie ma. Sajty bandyci atakują. Oczywiście ten Morita przechodzi do dive'a, robi tutaj. Czyli zmieniłem wysokość na low i on będzie nurkował, żeby uciszyć ten 90 mm działko. I teraz atakuje mnie. Teraz atakują dwa już działka jego. Cholera. Będzie ciężko. To zacznijmy od tak, od cięższego działka. No to dwie kostki wybieram. Jeden stres, czyli będę na dwa. No to jedyneczkę. No a drugi ryzykuję, bo ja już będę shaken na trzy. To jest Morita, jest newbitem, jest słabym pilotem. Więc rzucam 400 mm. Siódemkę. To jest damage i stres. No dobra.
Przyjmę to. Będę miał 3 stresu i lekkie uszkodzenia. Dobra. A tutaj 40 mm działko kogo będzie atakowało? 6, czyli raz, dwa, czyli sałady. Sałada nie robi nic, że rzuca działko. 8. Używam przerzutki karty. Przerzucam tą ósemkę. No. Na uszkodzenie. Czyli stres. Jeszcze uszkodzenie. Zaczyna się sałada, palić musi silnik jeden. Się chłopak tutaj denerwuje. No takie przerzutki, kurczę. No dobrze. Slow piloci, czyli Morita wykonuje uderzenie na te 90 mm działko. Tą większą bombą. Jedną. No niestety atakuje na minus 3, ale dive jest ten, czyli minus 2. I plus 2 do... Plus 1 do ataków przeciwko sajtom bandytom, czyli plus 1, minus na minus 1 rzuca. O, dyszka. Pięknie uciszył tą bombką ten sajcik. To 90 mm działko. Dobrze, dobrze. Takich lubimy pilotów. Tamten nie atakują. To ruszamy samoloty. Wszyscy teraz na cel. Są na low. No to tylko ta piechota będzie atakowała. Więc wybieram, który cel. Pierwsza piechota, który cel. Dwa, raz, dwa na saładę znowu. No to trudno, rzucają. No niech bierze. To jest lekkie uszkodzenie i kolejny stres. Ale będą mieli naprawy moje maintenance crewy, żeby jak najwięcej tam naprawić. Lekkie uszkodzenie i stres. I drugi atakuje. Raz, dwa, saładę znowu. I za 4 pudło, dobra. No i teraz moje slow piloty. No to leśmy tą sałada. Sałada jest uszkodzony. Nie wiem, czy to wpływa na kosiatek, ale chyba nie. Ma softy, czyli ma plus 1. Ale jest shaken, więc minus 1, czyli 0. I plus 1 za to, że ma... A, to już nie, to się nie liczy. Czyli atakuje na zerze. 4 bomby, pierwszy zestaw. Musi trafić na dziewiątkach. Na zerze nic. Drugi zestaw. Dwie dwójki, nic, pudła. No to czterech będzie ciężko zrobić uszkodzeń. Teraz Kobayashi. Kobayashi jest zielonym pilotem na plus 0. Plus 1 za kartę. I plus 2 za to, że są małe bombki. Jedna trafiła. Dobra, i jeszcze duża bombka na... plus 0. Dlaczego to minus 1 policzyłem? Tam było plus 2 powinno być, ale to tak tam to nie trafiła. Tu jest tak. Ma plus 0, czyli to jest plus 1 za atak. Tylko plus 1 teraz. Czwórka. Dupa. Dobra, i Morita został z dwoma bombkami 250-kami, ale on już nie nurkował, więc na minus 1 trafia. I plus 0 za kartę. I plus 1 za te bombki. Czyli na plus 1 trafia.
No Celus nie zniszczy. Plus 1, pili piątki, pudła. Nieskuteczny atak na ten cel. Teraz mogę się przesunąć. Zdziałek tego też nie rozwalę, bo mam wszystko w nawiasach. Dobra, to zakręcam tu. To jest ostatnia tura będzie. No to tylko mnie to działko ostrzeliwuje. Wybieram jeszcze który cel. Losuję. Raz, dwa, trzy, czyli saładę znowu. Sałada robi unik. Siódmy stres jego. Nie wiem, jak on się z tego wygrzebie. 5. Siódemkę, nie, dobra, 6 i 1 dam, 7. To dwoma kostkami. 6. Mam, miał szczęście, to nawet stresa nie dostał. No i uciekają moi. Więc teraz zapiszę jeszcze evencik. Na koniec. Ten dolny. Add 2 do to the call stats is 1. No, czyli na 1 plus dostają kula, tak, dostają stresy. No to po kolei. Low fuel. Za dużo byli na cenem. Sałada. 9. Jeden stres więcej. Kobayashi. 10. Jeden stres więcej. Morita. 4. 2 stres. No, będzie trzeba sake pić. I żadnego VIP w tym dniu nie zrobiłem. No, pięknie. No to teraz adjustment punktów. Okej. Piloci wymagają napraw, znaczy ich piloci, maszyny, napraw, stresu jest trochę, tak, na początku wypijam na pewno sake, żeby zdjąć wszystkim pilotom po 2 stresu, co odnotowuję właśnie. No dobra, i teraz jeszcze jest maintenance crew, muszą naprawić mi samoloty lub je przygotować. Tak, jeden zdejmuje 2, jeden zdejmuje kolejne 2 maintainsy. Jeden, kolejne 2. I został 1, na przykład mogę zdjąć. To jest damage, zdejmuje 1, mija. Tak. Aha, czyli nie zdejmuje, tylko zmienia go na minior. Dobra, na razie zdejmijmy w takim razie z tego. I to jest wszystko, ale można jeszcze puszować tą załogę. Czyli tak, to puszujemy ich na maksa, czyli ten. Spróbuj. To jeszcze kondo jest z 2 uszkodzeniami, to jest skillet, to może jemu damy. Puszuj to. Kolejny puszuj to. Wszyscy będą puszować. Na maksa idę. Puszuj to, puszuj to. I teraz trzeba rzucać kostką, co się dzieje. To jedźmy za tego górnego. Za kondo i jego załogę. 6. To jest. Skompletowali ekstra, ale są fatigue, czyli nie będą w następnym dniu mogli naprawić, ale ja nie potrzebuję już napraw, bo to koniec misji. Kolejny. 9. Po prostu
dobrze pracowali, są naprawieni. Teraz saładę. Jedynka, o kurde. Czyli ten pomyli jeszcze, zrobili błąd i muszą dać maintenance. I ten jeszcze raz. Dziewiątkę, czyli ten jest ok. I to przewraca na tak, czyli tu ma dwa uszkodzenia saławy. A z tym w ogóle można jeździć, lecieć? A, można, tylko się rzuca kostką i może się coś wydarzyć. Nawet samolot może być zniszczony przy starcie. No to może Sawada nie będzie leciał w następnej misji. Okej, no to tu są przygotowane, już wszystko jest. Nie wiem, czy sobie nie kupię pilota, ale to w następnym odcinku. On chociaż 5 punktów, to nie wiem, czy dam radę. I teraz jeszcze co zostało do zrobienia na następny odcinek, kartę. Port. I tyle. Będziemy bombardować port na wyspie Wake w następnej misji. To będzie numer 40. Czyli instalacje tutaj portowe. Czyli tak naokoło wszystko tej wyspy atakujemy. Straty mamy, pierwszy samolot. Strąconych mamy z 5 wildcatów, czyli 100 bilans jest 5 do 1. No ale mamy tu trochę jeszcze poniszczone i zestresowanych chłopaków, więc no będzie się działo w następnym odcinku. Więc zapraszam do oglądania i do subskrybowania, żeby nie ominęły Was ciekawe materiały. Dzięki za oglądanie, cześć, pa.